Dzień dobry wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kawy bez cukru. Dzisiaj nietypowo, jak widzicie, znajdujemy się w gabinecie dentystycznym. Ja znajduję się w klinice dentystycznej Prisma Dent w Bydgoszczy przy ulicy Gniewkowskiej 2. I dzisiaj będę tutaj nagrywała pierwszą część odcinka, który też dla Was będzie niespodzianką. Zachęcam Was bardzo serdecznie do oglądania tego vloga do końca, ponieważ na samo zakończenie będziemy mieli dla Was naprawdę fajne niespodzianki. A dzisiaj zaczynamy od przygody z dentystą. Kochani, przed Wami pan dr Sebastian Synus, który opowie nam o tym, do czego dzisiaj przygotowujemy naszą modelkę w ramach wybielania zębów, panie doktorze. Co przed nami? Tak jest, witam serdecznie. Dzisiejszy zabieg będzie zabiegiem poprzedzającym wybielanie zębów. Ma on na celu przygotowanie, oczyszczenie powierzchni do tego, żeby środki, które stosujemy do wybielania zębów, mogły odpowiednio zadziałać. Dzisiejszy zabieg będzie to zabieg scalingu, czyli pozbycia się złogów kamienia zębnego oraz wypiaskowanie, czyli przygotowanie powierzchni zębów poprzez usunięcie przebarwień bądź osady. Czy to jest bolesne właśnie? Bo tutaj widzę, że modelka będzie się denerwowała. Czy to będzie bolało? Czy to uwrażliwia zęby? Troszeczkę tak, natomiast sam zabieg staramy się przeprowadzać bezboleśnie. Zabieg piaskowania może mieć troszeczkę wpływ na wrażliwość zębów. Natomiast po zabiegu stosujemy specjalne preparaty, które umożliwiają tak zwaną remineralizację zębów, co zapobiega ich wrażliwości. I potem głównym elementem wybielania będzie wybielanie światłem, czy wybielanie w jaki sposób? W naszym gabinecie przeprowadzimy wybielanie przy pomocy specjalnego żelu stosowanego w gabinetach stomatologicznych. My w naszej praktyce nie używamy światła, więc myślę, że i przy pomocy danego żelu osiągniemy dany efekt. Naszą modelką dzisiaj jest Ludmiła. Powiedz mi, denerwujesz się? No tak, denerwuję się. Zawsze wizyta u stomatologa wzbudza pewne obawy, chociaż ja mam dobre doświadczenia, zawsze sympatyczne, ale taki mały stresik jest. Ciekawa jesteś rezultatu? Bardzo, nie mogę się doczekać. Ja też nie. Thank you.
Twoje wrażenia po tym piaskowaniu? Przeżyłam całkiem przyjemnie, nawet dość smaczna pasta chyba ta, która była do polerowania. Teraz mam nałożoną, chyba widać, Jezu, już są bielsze, pastę taką, która chyba jest na szkliwo i ona jest pyszna, ona jest truskawkowa, więc polecam. A chyba wszyscy lubimy truskawki, więc na pewno każdemu smakuje. Nie odczuwałaś, piękne, nie odczuwałaś bólu, żadnej nadwrażliwości zębów w trakcie tego piaskowania? Nie, trochę miałam ciało napięte, ale jeśli chyba to bałam się, że coś to mnie dotknie w sensie takiego, nie, przyjemne to było nawet, bardzo. Taki zimny, taki powiew świeżości. Super. Witam Was kolejnego dnia w klinice Prismaten przy ulicy Gniewkowskiej 2 w Bydgoszczy. Dzisiaj z naszą modelką Ludmiłą będziemy kończyli to, co rozpoczęliśmy w ubiegłym tygodniu, czyli wybielanie zębów. Dzisiaj część druga, już dzisiaj będziecie mogli zobaczyć rezultaty tego naszego działania. A ja w dalszym ciągu zachęcam Was do oglądania do końca tego vloga, ponieważ na zakończenie będzie niespodzianka również dla Was. Pokaż paluszkiem, jak się czujesz. Dobrze? Teraz 20 minut oczekiwania i potem będziemy zmieniały żel. Kochani, pora, żeby uchylić Wam rąbka tajemnicy, cóż my tutaj robimy. My nie tylko wybielamy zęby, żeby Miłka miała piękniejszy uśmiech, nasza modelka. Będziemy również troszeczkę upiększały, chociaż piękną dziewczyną jest, ale będziemy ją jeszcze troszeczkę upiększały. A wszystko dlatego, żeby zorganizować dla Was konkurs. Jeżeli macie ochotę na przykład na to, aby wybielić sobie zęby taką metodą, jak zrobiła to Miłka, to mam dla Was taką ofertę, jeśli weźmiecie udział w konkursie, którego zasady znajdą się pod filmem. Ja jeszcze więcej powiem Wam w trakcie, jak będziemy robiły zabiegi z medycyny estetycznej, żebyście wiedziały, jak się do tego wszystkiego ustosunkować i żebyście wiedziały, czy ten konkurs jest adresowany dla Was. Zachęcam bardzo serdecznie, a na razie pozostajemy jeszcze w gabinecie dentystycznym, ponieważ Miłka jeszcze przez chwilę jest uwięziona z żelem na zębach. No i właśnie, i teraz zobaczymy na wzorniku, który to się teraz, jaki miałyśmy punkt wyjścia i co mamy teraz. Znaczy tak, punkt wyjścia, punkt B4. Taki miałyśmy. No. Taki miałyśmy punkt wyjścia. A teraz właśnie nie wiem, czy tam chyba. Chyba A1.
I taki mamy rezultat. Chyba A1, bo są ładnie. Możemy zestawić te dwa ząbki jednocześnie, tak, żeby było widać, jaką uzyskałyśmy różnicę. Nieźle. Fantastycznie. Nieźle. Zadowolona jesteś? No od razu widać efekt. No mam białe zęby, pani doktor. Super. Widać, nie? Widać, naprawdę widać, fantastycznie. Dzisiaj kolejny dzień kręcenia zdjęć do mojego filmu. Znajdujemy się w gabinecie medycyny estetycznej pani Katarzyny Hus przy ulicy Braniewskiej 10 w Bydgoszczy. Dzisiaj będziemy naszą modelkę upiększać zabiegami medycyny estetycznej, a pod koniec filmu opowiem wam o konkursie, który zapowiadam już od początku tego filmu. Kasiu, jaki zabieg wykonamy na twarzy Ludmiły? A więc u Ludmiły będziemy robić zabieg laserem frakcyjnym, nieablacyjnym, który ma za zadanie polepszyć stan skóry, przede wszystkim ją odmłodzić, zagęścić, poprawić kolagen w skórze i elastyczność. Zabieg polega na wprowadzeniu wiązki skumulowanego światła w dane miejsce skóry, które wybierzemy. Pracujemy aż do skóry właściwej, ponad 1,5 mm w głąb skóry. Kasiu, czy ten zabieg jest bolesny? Nie. Pacjentka nie odczuwa żadnego dyskomfortu, który by wpływał na to, żeby ją cokolwiek mocno bolało. Oczywiście odczuwa lekkie mrowienie podczas zabiegu, ale bez problemu można go wykonać bez znieczulenia miejscowego. Pozostaje jeszcze kwestia tego, jak często trzeba powtórzyć taki zabieg, żeby osiągnąć rezultaty wypełnienia zmarszczek. Więc zabiegi się wykonuje od 2 do 3 tygodni, w przedziale 2-3 tygodni, w zależności od potrzeb i problemu skórnego. Od 1 zabiegu do 4-5, w zależności jak głębokie są zmarszczki i jakiej kondycji jest skóra. Jak się czujesz po zabiegu? Bolało? Takie igiełki, to było coś takiego, jakby ugryzły cię 4 komary nagle w jednym miejscu i nagle odpuszcza. Teraz czuję takie, to jest takie uczucie, jakbym wyszła z mocnego słońca. Jeszcze siebie nie widziałam, nie wiem co się dzieje, ale nie, teraz przyjemnie się leży i nie czuję się jakiegoś bólu. Nie, bardzo sympatyczny zabieg. Ludmiła z Kasią spotka się jeszcze za tydzień, aby dokończyć dzieła, jakie rozpoczęły dzisiaj. A ja chciałabym wam wreszcie opowiedzieć o konkursie, o którym mówię od początku filmu. Jest to konkurs dla wszystkich, którzy chcieliby sobie wybielić zęby i zrobić wybrany zabieg z zakresu medycyny estetycznej. Szczegóły i regulamin konkursu zapiszę wam pod filmem.
A teraz powiem tylko, że wystarczy się wpisać pod tym filmem z informacją, jaki zabieg medycyny estetycznej chcielibyście zrobić na swojej twarzy. I to już wystarczy. Wybierzemy jedną osobę, która będzie mogła sobie wybielić zęby w klinice dentystycznej Prisma. I tutaj w gabinecie Kasi Hus zrealizować jakiś zabieg medycyny estetycznej. Mam nadzieję, że to będzie dla Was ciekawa propozycja i że licznie weźmiecie udział w tym konkursie. Kochani, dzisiaj druga tura, powtórka lasera nieablacyjnego dla naszej modelki. Zobaczymy, jak będzie wyglądała po tej drugiej serii, która dzisiaj będzie mocniejsza niż pierwsza, którą aplikowaliśmy 2 tygodnie temu.